Cześć, witajcie. Zapraszam was dzisiaj na pojedynek od Dark Yujiego. I mamy tutaj dwie bohaterki Siham. Drugą bohaterką gra Daltine. Jest to pojedynek z turnieju szwajcarskiego. No z tego co tutaj lukam na deki obu graczy, no totalnie mirror match. Dobra, na razie standardowo tutaj gnijący zombie, gnijąca mumia. Tutaj się zarazy już za jeden surowiec. Tutaj Daltine specjalnie chyba wykończył gnijącego zombie, aby jak najszybciej pozbyć się zombie u Dark Yujiego i wystawił dwa stworzenia. Siewce zarazy i gnijącego gula. No tutaj gnijący gul oczywiście do komba zbiera liczniki sojuszniczych stworzeń. No i doszedł teraz gnijący gul Dark Yujiemu. Ale odpala most na gnijącym zombie. Daltaira, okej. Wymiana kart. No i drugi siewca zarazy. No, jak tutaj odpowie Dark Yuji. Tutaj szkoda tej gnijącej mumii. Ma 10 liczników. Są tutaj dwa gnijące gule. No jest zagrany pierwszy. Aha, i to tyle. Brakuje surowców. No dobra, nie wygląda to źle. Chociaż ruin sektów poszedł. No niestety. Pierwszy gnijący gul odpadł z gry po jednej turze, jeżeli dobrze tutaj obserwuję pojedynek. Okej, w międzyczasie poszło moc natury. No, sojusznicze stworzenia walczące wręcz otrzymują o połowę mniejsze obrażenia. Zaklęcie długotrwałe. Siedem surowców. Jest gnijący gul. Zobaczcie, 12 ataku ma od razu. Już 14. No dobra. Tutaj niestety gnijąca mumia na pożarcie, tylko na blok, aby Daltine wbił jak najmniej damage'u.
No niestety, gnijący ghoul. Druga sztuka Dark Rudziego przekręci się chyba też szybko. Można by go cofnąć mostem, ale... Może braknąć surowców. Tak, Dark Rudzi decyduje się na coś innego. Zagrywa dwa stworzenia. W końcu jest siewca zarazy od Dark Rudziego i Strażnik Losu z drenażem życia 2. Dobiera karty, kiedy umiera. Ok. O, tutaj gnijąca mumia zginęła. I zobaczcie, jak tutaj się rozprowadziły liczniki po stworzeniach, ale to fajnie wygląda. Świetny jest ten moment, kiedy ktoś zabija gnijącą mumię z wieloma licznikami, które ona posiada. Masakra to jest. Ale mi się to podoba. A tutaj jeszcze zabił swoją gnijącą mumię, Daltair. I jak to wygląda? Wszystko tutaj zginie chyba. No, przeżyje gnijący ścierwojad. Tak jest. Dobra, teraz Dark Yuji musi tutaj... rozegrać to bardzo ładnie i to robi, no zobaczcie. Przecież tutaj na ręce była wyniszczająca trucizna. To ona podwaja przecież liczniki. Ach, ja tutaj sobie zapomniałem. A tu jeszcze obaj gracze mają po jednym zaklęciu wyniszczającej trucizny. Świetne zagranie. To też fajnie wyglądało. No jest Atropos, jest Atropos. No 13 do 18. Na razie jest wszystko pod kontrolą. Tutaj cały czas Dark Yuji w defensywie, ale jest to defensywa kontrolowana. No jest, jest gnijący ghoul. Z tego co pamiętam, to już chyba trzeci. Wymiana kart. No i mogilnik, no ładnie. No i gnijący ghoul ma 7 ataku. Tutaj Daltair dwa razy wymieniał karty. No jest 8 surowców. No można tutaj zagrać chyba 4 stworzenia nawet. Jeśli dobrze liczę. Tylko czy mu się to opłaca? Coś takiego. No jest, wyniszczająca trucizna. I ołtarz Aszy. Co tutaj mamy? 42 ataku. Minus 24 HP. Jest, wyszło combo. Wyszło combo Dark Yujiemu na gnijącym gulu. A świetne. Szkoda, że nie można tego
puści w zwolnionym tempie jeszcze raz. Szybko to zrobił Dark Yuji, świetnie to wyglądało. Ale powtórka, dzięki Dark Yuji, no... I dzięki Daltair, bo stworzyliście bardzo dobre widowisko. Świetna powtórka, świetny pojedynek. Może zobaczymy statystyki, coś będzie ciekawego. No, to jest kosmos. Najwyższe obrażenia, 42. Tak jest, to nie był błąd. Po 11 stworzeń. Ale świetny pojedynek. No i Siham na kanale. No fajnie się to oglądało. Szczególnie te liczniki trucizny po zabiciu gnijącego gnijącej mumii. Kurde, już mi się to wszystko myli. I teraz ta ostatnia akcja, wyniszczająca trucizna. Jest tu jeszcze jedna na ręku. Na ręce. No super, to mi się podobało. Dzięki jeszcze raz. Dobra, zapraszam Was na kolejne powtórki, na kolejne odcinki Duel of Champions. I to na razie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!